Mamy tutaj bloczek o masie M1, tu mamy o masie M2 i tu mamy jakąś masę walca MW. To jest, porusza się na stole, powiedzmy. No i z jakim przyspieszeniem cały układ będzie się poruszał. No i mamy tu współczynnik tarcia o stół, to jest powiedzmy 0,2. No i mamy tam te wszystkie masy i tak dalej. Siła wypadkowa działała tutaj w dół. Dlaczego będzie? Tak, ale narysujmy wszystkie na razie siły takie składowe. To tutaj jakie siła napięcia nitki. Dobra, ale tu napięcia. Ja nie polecam zaczynać od rysowania napięć, bo można się wtedy pogubić w tym wszystkim. Jak jeszcze? To tutaj siła tarcia. Dobrze. No i znowu ta siła naciągu. No dobra, może pomijmy na razie ten naciąg, bo on robi naprawdę bałagan, a nie wniesie ci nic do tego układu. Co jeszcze tu mam? Siłę ciężkości. Dobrze, FG2, no. Ponieważ tu jest podłoże, to tutaj musi być jeszcze siła. Reakcji. Okay. No i jeszcze jest siła związana z tym, że mamy tutaj bryłę sztywną, tak, tu. No i jest związana z niejednorodnością złożenia masy tego walca. Jak ona się nazywa? Pamiętamy? Nie wiem. Siła bezwładności. Jest jak skierowana? No przeciwnie do ruchu, nie? Może być tu, może być tak, na przykład jest stycznie pod kątem prostym do promienia w każdym punkcie, no i nazwiemy ją siłą bezwładności. Dobrze. Jaki układ odniesienia tutaj zaproponujesz? Tutaj bardzo w układach z liną bardzo wygodnym układem odniesienia jest oś, która w każdym punkcie jest równoległa do liny. Niech to będzie nasza oś X. No i tutaj utwórzmy sobie też oś prostopadu Y, żeby tę siłę opisać. No i mamy wszystkie siły i mamy utworzony układ współrzędnych. Czyli możemy przejść do analizy sił. Czyli pytamy się, czemu będzie równa suma sił względem X, czemu będzie równa suma sił względem Y. Tu są dwie odpowiedzi. Albo może być równa 0, albo może być równa sile wypadkowej. To jest z tym, że prędkość jest stała, a to jest z tym, że przyspieszenie jest stałe. Nie? Czyli co byś tu wpisała? Czy wzdłuż osi x-ów siły będą się równoważyć, skoro układ będzie przyspieszać? Nie. Czyli będzie równe suma sił względem x-ów? Sile wypadkowej. Sile wypadkowej. A względem y-ów? No to jest równa 0. Jest równa 0. No i teraz rozpiszmy tą sumę sił tu pod spodem. Jak to będzie? I teraz trochę nie rozumiem, czemu ta oś tak idzie jakby... W układach związanych z liną bardzo wygodnym układem odniesienia jest lina. Czyli ta siła, dobrze, że to pytasz, ta siła będzie skierowana z plusem, ta siła będzie skierowana z minusem, bo ona będzie przeciwnie skierowana do naszej osi. Bo zwróć uwagę, że w układach z liną to tak jakbym wyprostował tą oś. Tu będę miał tam wektor FG1, tu będę miał gdzieś tam FB, tak? A tu będę miał gdzieś na końcu FT, jak wyprostuję tą oś X-ów, nie? No ale ja przyjąłem, że ona po prostu jest w każdym punkcie równoległa do liny. Dlaczego równoległa? No bo wiesz, jak masz na przykład jakiś bloczek i ciągniesz za tą siłę tutaj, to nie ma znaczenia, czy ciągniesz za nią tutaj, czy ciągniesz za nią na przykład tutaj, nie? Czy tutaj. No bo to jest jakby obrotowe, tak? Więc nie ma to znaczenia, czy możesz też ciągnąć tu, nie? Więc skoro nie ma znaczenia, no to jak tu masz jakieś ciało, no to to jest w tym sensie jednowymiarowe, tak jakbyś miała tam na końcu tylko siłę, nie? Czyjmy? Okej, czyli to spróbuj rozpisać sumę sił względem x-ów. No to będzie FG1 minus FB minus T. Minus T, tak. A równa się... I tu będzie? Równa się FW albo MA, nie wiem czy od razu. FW, tak. A jak rozpisać to? A FY no to będzie, że FG2 plus tam FR, to się równa 0. No albo tu minus, nie? Minus F2 plus FR równa się 0, bo jedno jest do góry, drugie jest w dół, nie? Są przeciwnie skierowane. Czyli z tego wynika, że FR jest równe... FG2, nie? Okej, no to spróbujmy z tym się uporać. Jak rozpisać kolejne członki? To FG1 no to jest M1G. FB to KMA. T to będzie M2G-mi. Tarcie to jest mi razy siła reakcji. Siła reakcji. Tak, jest zawsze. A nie, no to w sumie to jest równe. Ale to jest, w tym zadaniu to jest równe, ale nie zawsze to tak bywa. Okej, czyli mi razy to będzie m2g, nie? Mhm. Okej, równa się, a jak rozpisacie w, to jest trudne pytanie wbrew pozorom? No jako m. Okej, a jakie m tam będzie? m1. Dobra, czytamy co tu napisałem. Suma mas poruszających się z liniowym przyspieszeniem a. A, czyli m1 plus m2. Tak jest, m1 plus m2 razy a. Widzimy, czujemy? Mhm. Okay. W sensie takie pytanie, nie wiem, z ciekawości, dlaczego się nie bierze pod uwagę masy tego walca? Okay. Otóż dlatego, że środek masy tego walca, czy on się porusza z przyspieszeniem? No nie. Nie porusza się. Środek masy tego walca nie porusza. A bierzemy pod uwagę już siła bezwładności, uwzględnia tą niejednorodność masy i uwzględnia tą względną siłę, którą musimy dostarczyć tej bryle do tego, żeby on ją rozkręcić. Czyli już ta siła w sobie to zawiera. Ale nie rozpędzamy samej tej bryły do jakiegoś przyspieszenia. Czyli środek tej bryły się nie porusza. Co innego byłoby na przykład w staczającym się walcu z równi pochyłej. Tam no, całość porusza z epsilonem jakimś. Nie? Tu mamy r, ale też środek porusza się z przyspieszeniem liniowym a. Więc tam naturalnie to wchodzi w skład. Ale w przypadku takich, jak coś jest zawieszone na jakimś takim kręciołku, no to nie wchodzi to w skład, bo środek masy tego ciała się nie porusza. To jest bardzo ważna uwaga. Dobra, przejmę? Okej, czyli mamy wszystko rozpisane, no i właściwie musimy wyliczyć a, nie? To jak liczyć stąd a? Trzeba KMA przerzucić na drugą stronę i wtedy wyciągnąć przed nawias i podzielić przez resztę. Tak, czyli tu będzie M1 plus M2 plus KM. Ja tu nie oznaczyłem tego walca jakoś szczególnie, a nie, oznaczyłem masa walca. No, czyli mamy, że A to będzie tak. Dobra, widzimy? Czujemy? Tak. Chcemy policzyć? No, mogę policzyć. Dobra, tylko jakieś muszę ci tu wartości dać. Powiedzmy, że M1 to jest 1 kg, M2 to są 2 kg, M walca to są, tak zgadłeś, 3 kg, a mi to jest 0,2. No i K to jest 1/2, bo to jest fakt. 1,3 mi wyszło. Dobra. Czym to będzie? W metrach na sekundę kwadrat. Okej. No to powiedzmy, weźmy sobie kolejny podpunkt do tego zadania, czyli przyspieszenie mamy policzone. B, policz siłę na ciągu nici. No to jak się pojawia już pytanie o siły na ciągu, no to pierwsze co robimy, to aktualizujemy nasz rysunek o wszystkie siły na ciągu. No to spróbuj go zaktualizować. No to tutaj na pewno jest i tutaj, no i tutaj też, ale nie wiem czy to jest... Tylko to nie są te same, tu jest jakieś powiedzmy 1, właśnie będziemy to zaraz analizować, tu będzie 1, one są takie same, tu jest można prim, one są co do wartości te dwie równe, a tu? No a ta właśnie nie wiem, czy ona jest taka sama, czy dłuższa? Inna, no, Fn2. Okej. No i Fn2 prim gdzie jest? Tutaj. No i, teraz, jak zanalizować siły działające na nici? Czyli jakby tworzymy sobie tutaj taką ramkę, o na przykład tu. I teraz rozpisujemy sobie te siły działające względem już tylko tego ciała, względem tej masy M1, czyli suma sił względem tego obiektu musi sprawiać, że to ciało porusza się z wyliczonym wspólnym przyspieszeniem A. Jeszcze raz, suma sił patrząc się względem tego ciała musi sprawiać, że to ciało porusza się z wyliczonym wspólnym przyspieszeniem A. Czyli, że siła wypadkowa, i tu już bierzemy konkretnie ten obiekt pierwszy, równa się, no i patrzymy się względem niego. Względem niego działa siła z dół skierowana, czyli tu mamy Fg1 minus, no i tu mamy Fn1, nie? Rozpisuję sobie to i to, czyli to jest M1 razy A, to jest M1 razy A. A to nie rozpisuję, bo to mam policzyć, nie? No to przekładam na drugą stronę, czyli mamy, że... Czyli mamy tak, mnożę wszystko razy minus 1. No to będzie M1. G minus A to jest Fn1. 1. No i dalej pozostaje mi nic innego, jak liczyć tą siłę, nie? Mhm. To będzie 8,5 około. Czego? Newtona. Mhm. Dobrze. No i w bardzo podobny sposób musimy przeprowadzić analizę dla tych sił, dla względem tego drugiego ciała. No i teraz bierzemy sobie to w rameczkę, no i Amelka próbuje to rozpisać, jak to będzie. No nie wiedziałem, że taką szczałkę się da zrobić. No to będzie 2. No, to jest dobry początek na pewno. No. To będzie Fn2 minus T. Tak jest. No i co mamy policzyć? Fn2. To, czyli to będzie T. No, tak. Czyli i można wyciągnąć przed nawias. Mhm. No i wyliczmy to. 6,5 koło Newtona. Okej. I teraz spróbujmy tutaj zrobić takie dodatkowe pytanie, odpowiedzieć na to, ile będzie wynosić FB, ile wynosi siła wezwana. No to jest KMA, a to jest walec, czyli to będzie 1/2 MA. Masa walca to były 3 kg? Tak. No to jest 1,95. I teraz zobaczmy, jaka jest różnica między Fn1 i Fn2. No, 2 newtonów. 2 newtonów, a popatrzmy na FB. No, jest prawie że równe 2 newtona. No, gdzieś chyba tam musiałeś zakrągać też, nie? No tak, wcześniej tam te wyniki zakrągałem. Tak, dokładnie, no bo zobacz, bo tutaj mamy Fn1, tu działa siła bezwładności, która odciąża ten układ, czy zmniejsza tą siłę, którą de facto to działa dalej, no bo częściowo idzie to na rozkręcający się walec. Bo niewątpliwie w tym układzie cała siła pochodzi od tego klocka pierwszego, więc ten klocek działa największą siłą tu, musi rozkręcić ten walec, po czym ta siła jest trochę zmniejszona, no bo już ten walec, powiedzmy ta FB została dostarczona. No i potem musi przenieść temu klockowi Fn2, czy żeby nam nadać przyspieszenie, nie? Więc dlatego ta siła jest mniejsza. Czujemy to? Tak. Jeszcze może dodatkowym pytaniem tu byłoby znaleźć przyspieszenie kątowe samego walca. No i żeby to zrobić, to musisz mieć jego promień. Powiedzmy, że jego promień to jest 0,1 metra. To przyspieszenie kątowe to jest A podzielić przez R. No tak. No i tyle. To po prostu podstawić, czyli... No to jeszcze może takie zadanie, taki klasyk, to jest maszyna, a tu uda się. To tu chyba tylko przyspieszenie zdążymy policzyć, ale reszta idzie tak samo, nie? Czyli mamy dwa klocki, tu mamy o masie M1, M2, no i mamy tu masę walca MW. Powiedzmy, że ten jest 2 kg, ten jest 1, a ten 3 kg. Policzyć przyspieszenie całego układu. Spróbuj narysować siłę. Tutaj będzie F2, F1. No i te siły napięcia, ale nie wiem, czy je rysować. Nie, to nie jest dobry pomysł, chyba że cię o to pytają. Tak jak wspominałem, bo to się zaplączysz z tymi siłami. Znaczy po prostu z rysunkiem, ale brakuje jeszcze jednej siły. Siły bezwładności? Tak jest. Gdzie ona będzie skierowana? No jeśli ten jest cięższy, to będzie tą stronę, czyli będzie tutaj? Czyli będzie tutaj, tak. Okej. Jaki zaproponujesz tutaj układ odniesienia? W układach z liną wygodnym układem odniesienia jest? Lina. Jest lina, tak. Czyli rysujemy sobie układ odniesienia, który w każdym punkcie równoległy do liny. To nie wiem. Weź marker i zaznacz, którędy idzie lina. No tutaj idzie. Tak. A tam też idzie? No też. No też. No i teraz musimy w każdym punkcie, żeby był równoległy. No i teraz zwrot trzeba tej osi jakoś przypisać. Tą stronę będzie zwrotną. No... No, czyli tu będzie zwrot, tak? No i nazwijmy tą oś, jak ona się będzie nazywać? X. No i teraz, co trzeba napisać, żeby podsumować siły? Może sumy sił względem osi X. Tak, nasie? To będzie sile wypadkowej. To będzie sile wypadkowej. No i jak rozpisać tą sumę? To będzie G2 minus FB i teraz plus FG1? No tak. W sensie będzie plus czy minus? No minus, bo to ona jest, zwróć uwagę, przeciwnie, nie? No właśnie, okej. Równa się. Dobrze, teraz jak rozpisać kolejne te wszystkie człony? No to będzie M2G minus KM minus M1G. A FW? To będzie M1 plus M2 razy A. Tak jest, czyli tylko masy, które mają liniowe przyspieszenia bez walca, nie? No i dalej liczymy A, czyli co? Wszystkie A na jedną stronę, tak? Tak, czyli i przed nawias. A to by było masa walca plus M1 plus M2 równa się G, M2 minus M1. Czyli A to będzie G, M2 minus M1 przez K, M walca plus M1 plus M2. Nie? Zwróć też uwagę, że gdyby walca nie było, gdyby walec był lekki, tam nieważki, no to... to tego członu by nie było, nie? Tak. Mhm. A i wzór by dalej był poprawny, nie? Mhm. Dobra. Dajemy wszystko? Pytania mamy? Nie, nie mam. I no to spróbuj w domu, powiedzmy to był podpunkt A, podpunkt B to siły na ciągu, zaznaczyć, policzyć i sprawdzić, czy się sumują wszystkie ładnie, bo to jest też sprawdzenie. No i podpunkt C to jest epsilon. Myślę, że jego promień to jest 0,1 metra. No ale to jest proste. Dobra, to wszystko w takim razie.